Zanim zacznę o sprawach poważnych, to pomyślałem, że zrobię na Was taki mały eksperyment psychologiczny. Trochę nie możecie się nie zgodzić. Podobało Wam się inicjalne wystąpienie Kamila? Mi na przykład bardzo. To jeszcze nie jest ten eksperyment. Spokojnie, nie musicie odpowiadać. Kto z was korzystał z najnowszego update'u produktu OpenAI dla GPT? Rączka w górę. Świetna publika. No właśnie, czyli eksperyment ma dobry fundament. No to tak. Jak sądzicie, jaka część wystąpienia Kamil'a, inicjalnego, została wygenerowana przez właśnie ten produkt, o którym dyskutujemy? Rozmawiałem na ten temat krótko z Kamilem. Uzyskałem pewną odpowiedź, którą Wam za chwilę zdradzę, ale jestem zainteresowany tym, co Wy macie na ten temat do powiedzenia. Kto głosuje za A0% rękę w górę? Są ręce w górę, ok, super, dziękuję. Teraz B, kto uważa, że 1,4 wystąpienia Kamil'a została wygenerowana przez jaj? Sporo rąk, prawie tyle samo, ok? Kto uważa, że połowa? Jeszcze więcej rąk, szokujące. Kto uważa, że 100%? Ok. Tylko, ja bym tylko chciał powiedzieć, że nie można głosować dwa razy. <noise> to ja tu ustalam zasady tym razem. <noise> Kochani, 0%, ale wasze odpowiedzi są szalenie ciekawe. Ze względu na to, że człowiek niczym nie zawinił, był zabawny i naprawdę dowoził, moim zdaniem. A wy go przezywacie od sztucznej inteligencji. Jest jeszcze jeden zawód, który cierpi na tę przypładość, na którą chyba jako pierwszy na świecie konferansjer cierpi Kamil: handlowcy. Jak się rozmawia z handlowcem, to zastanawiacie się pewnie, czy on napierdziela ze skryptu. Nie? Witamy w moim życiu. W związku z czym numer polega na tym, że pomyślałem, że mam taki dziwny zawód, że pomagam innym zwiększać sprzedaż. Jeszcze przez dwa tygodnie, bo tak jak powiedział Kamil Jobsa, przeczytałem trochę wcześniej, ale rzeczywiście autuję się ze swojej firmy. Robimy sukcesję w Kasbego. I zauważyłem, że jest taka narracja o złej pogodzie, że ciężej się rundy zbiera że zwolnienia w Facebooku, że wyceny topnieją, że klienci rzadziej chcą otwierać portfele i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, o czym wam opowiem. Pomyślałem, że mam taką dziwną pozycję w tym ekosystemie, że zrobiliśmy 400 projektów doradczych i żeby zrobić 400 projektów doradczych, to musiałem porozmawiać z jakimiś dwoma tysiącami przedsiębiorców o ich problemach. Jedni, oni się podzielili na dwie grupy, jakoś tak samorzutnie. Jedni przychodzili z problemami ala właśnie zła pogoda, ale lokalnie. To znaczy, ktoś mi się zwolnił, straciłem klienta, przestałem mi rosnąć przychody, bla, bla, bla. A z drugiej strony była grupa tych, mniej więcej połowa, która po prostu miała taki wzrost, który generował problemy procesowe, mieli trudności z zatrudnieniami i tak dalej. I pomyślałem, że stoję w takiej dziwnej pozycji, że porozmawiałem z jakimś tysiącem ludzi o ich problemach, zanim e, szerzej zaczęła obowiązywać gorsza pogoda. Myślałem, że wydestyluję tą swoją wiedzę na temat problemów i rozwiązań i trochę Wam opowiadam o swoich wnioskach z tych rozmów, bo to może być a ciekawe. I tak jak zaczynasz robić startupy technologiczne, to zaczynasz pod wpływem jakiegoś insightu, jakiegoś trigera. Coś cię sprowokowało do tego, żeby zacząć to robić. No nie wiem, teraz OpenAI zrobiło update i multum ludzi stwierdziło, że rzuca to, co dotąd robiło i będzie robić startup dookoła AI, dookoła nowych możliwości, bo zobaczyli w tym przyszłość. Kilkaset, kilka tysięcy może startupów na całym świecie ruszyło w jednym momencie. I oni ruszają jak taki peleton. Jak się jedzie na rowerze w peletonie, to jest strasznie mało miejsca na to, żeby skręcić, ze względu na to, że z każdej strony świata mamy rower i można wjechać w taki rower i w związku z tym jest bardzo małe pole manewru. Ale wyścig tak w kolarstwie, jak i w innych sportach, rządzi się pewną dynamiką. I w momencie, jak ten wyścig postępuje, to nagle się okazuje, że charakter peletonu się zmienia. Że mamy trochę więcej miejsca, że ktoś wypada z okrążenia, że ktoś wylatuje na zakręcie, że jakiś trzech wariatów odrywa się od rynku czy od peletonu i zaczyna uciekać. I zwykle, jak się ogląda finały tego typu wyścigów, to zwykle tam na końcu nie dojeżdża się całym peletonem, tak się dojeżdża w jedną, dwie, trzy osoby lub firmy. I oczywiście w różnych konkurencjach to różnie bywa. Na przykład w kolarstwie jest tak, że zdecydowana większość ludzi, która zaczyna wyścig, dojeżdża do końca. Później albo szybciej. Ale w startupach tak nie jest. W startupach zdecydowana większość wypada z rynku, zanim doleci do jakiejkolwiek mety. I stąd pomyślałem, że opowiem wam trochę o tym, jak złamać tą dynamikę, która jest dość potworna na tym rynku. Punkt pierwszy. Jak macie już product market fit, pewnie jest parę osób, które już mają product market fit na sali, to polecam wam bardzo mocno ćwiczenie na koniec roku. ćwiczenie nazywa się premortem z łaciny i chodzi o to, że robicie spotkanie w zaufanym gronie, może to być na przykład wasz cofounder, albo to mogą być kluczowi pracownicy lub może jakiś angel czy coś w tym stylu. I zadajecie sobie jedno pytanie. Co nas zabiło za 18 miesięcy? I z tego powstaje lista ryzyk. I nagle okazuje się, że możecie odryzykować prawdopodobieństwo śmierci swojej organizacji w bardzo istotnej ilości rzeczy. I jesteście w stanie następnie tą listę egzekwować. I bardzo często okazuje się, że kluczowe ryzyka, gdy zostają zaadresowane, przekładają się radykalnie na trajektorię wzrostu i prawdopodobieństwo przeżycza w czasie. Innym razem, jak macie Product Market Fit, stoicie przed takim dylematem, że, u, głupia sprawa, z tą rundą to tak różnie może być, w związku z czym musimy zwiększyć runway albo nawet wyjść na ponad kreskę i generować break-even. No i mamy... Generalnie trzy wyjścia kanonicznie możemy albo ciąć koszty, albo możemy zwiększać ceny, albo możemy się wysprzedawać na rentowność. No i pracując sobie z klientami, się przekonałem o słuszności lub braku słuszności każdego z tych rozwiązań, bo próbowaliśmy wielu rzeczy i uszeregowałem wam je na dwóch osiach. Z jednej strony macie czas, czyli jak szybko jesteśmy w stanie osiągnąć efekt, a z drugiej strony macie prawdopodobieństwo tego, że się uda, czy to ograniczyć straty, czy to zwiększyć rentowność. No i. Jak sądzicie, co jest najlepszym sposobem z tych trzech? Sprzedaż walczy z kosztami, bardzo interesujące. Dobra, przegrała sprzedaż. Mówię wam to handlowiec. Problem ze sprzedażą polega na tym, że wysprzedawanie się na rentowność zawsze zajmuje dużo dłużej, niż byśmy mieli na to ochotę. Jakbyście mieli możliwość pstryknięcia palcem i zwiększenia sprzedaży razy trzy, to byście kurna stryknęli. I w związku z tym prawdopodobnie takiej możliwości nie ma. I w związku z tym to jest trudne i odroczone w czasie. Sorry. Dalej macie podwyżki cen. One są dużo bardziej prawdopodobne, że to wyjdzie. Może tam parę klientów odejdzie, trudno się mówi. Ale to jest dużo bardziej skuteczne, bo podwyższacie również obecnym, ergo będzie szybciej i skuteczność będzie większa, ponieważ podwyższacie ceny ludziom, którzy już czerpią wartość z produktu. I w końcu. Ci was, którzy głosowali za kosztami, wygrali. Ograniczanie kosztów. Macie 100% kontroli nad swoją strukturą kosztów i jesteście w stanie doprowadzić do sytuacji, w której ta struktura kosztów się zmienia w bardzo szybkim tempie, bo ludzie mają tylko tyle okresów wypowiedzenia, jakby to brutalnie nie brzmiało, i wasz e, czynsz jest też zwykle z miesięcznym wypowiedzeniem, chyba że odlecieliście w jakiś odjechany loft. I teraz. Co jest możliwe? ja zwykle w tym momencie nie mam możliwości mówienia o klientach, więc będę mówił o sobie. Jak zobaczycie na trajektorię wzrostu mojej spółki, to nie jest żaden startup, spółka doradcza jak każda. I ona jest liniowa. To zielone tutaj, o tutaj, to, to jest strata, gdy sobie rośniemy i łapiemy product market fit, później jest delikatny zysk. 27 marca 2020 ogłosiłem mojemu teamowi restrukturyzację, bo straciliśmy w jeden dzień 22% klientów. Wszyscy się wystraszyli lockdownu. To były te czasy. I ścięliśmy bardzo radykalnie koszty. Łącznie struktura kosztów została zredukowana o 32%. To jest sporo. Co się okazało? Bo okazały się dość zaskakujące rzeczy. Okazało się, że nam wzrosły przychody. I rentowność. Konkretnie. Po 90 dniach mieliśmy przychód wyższy od 27,6% i to było już dziwne. Super dziwne było to, że zysk wzrósł kwartał do kwartału 270%, a najdziwniejsze było to, że morale było na all time high. Jak to możliwe? To jest bardzo nieintuicyjne, przynajmniej dla mnie. Otóż to jest możliwe w taki sposób, że jak ludzie mają wolne kalendarze, to nawet w złej pogodzie mogą napierdzielać rynek i sprzedawać więcej. Dokładnie to się stało. Straciliśmy sporo klientów, mieliśmy mniej zajętych kalendarzy i byliśmy w stanie zredukować zatrudnienie o 6 osób z 19, w związku z czym mieliśmy również wolne kalendarze i efekt był taki, że wyniki jakby pociągnęły nas daleko. A najdziwniejsze było to, że to się utrzymało, bo trajektoria wzrostu, niebieska linia do restrukturyzacji, żółta linia po restrukturyzacji i ostatnie dwa tygodnie, które dopiero wystąpią, nie są uwzględnione. W związku z czym restrukturyzacja skatalizowała wzrost przez następne 11 kwartałów i to było dziwne. Ale to jest dla ludzi, którzy już mają product Market fit. W związku z czym, co dla ludzi bez Product Market Fitu. To jest Evan Williams. On założył między innymi Twittera, Medium, ale wcześniej założył blogera. Najstarsi z was mogą to jeszcze pamiętać, bo to był rok mniej więcej 2001-2003. On sprzedał blogera do Google za jakieś 22 miliony dolarów. Dwa tygodnie po tej transakcji Google odpalił AdSense'a, i bloger był pierwszym, jakby, takim siedliskiem kontekstowej reklamy AdSense. To, co było ciekawe w tej spółce inicjalnie, to jest to, że F. Williams pokłócił się ze swoją dziewczyną i na nieszczęście również founderką w inicjalnym zestawie, w inicjalnym okresie rozwijania tej spółki. I ta dziewczyna, odchodząc z jego życia i jego spółki, zabrała wszystkich jego kumpli, którzy jednocześnie byli wszystkimi jego pracownikami. Więc został sam. I tak sobie pracował przez kilkanaście miesięcy. Później był w stanie wyprodukt marketować się, nazwijmy to, i wycashflowować się na niepodległość i zatrudnić mały team. Ale przez kilkanaście miesięcy pracował sam i łapał product market fit. Nie udało mu się. I wam ta historia może wydawać się egzotyczna, ale jest multum tego typu historii. Ba, nawet są o tym memy. Jeśli jeszcze nie macie product market fitu, zastanówcie się, jaka część zespołu, kosztów i tak dalej, wisi na tym, żeby łapać product market fit. Bo może jest tak, że jesteście siedmioosobowym zespołem, w którym dwie osoby łapią product market fit. I jesteście w stanie skokowo zwiększyć runway. Druga porada, jeśli chodzi o to, jak y, żyć i jak się czytać. Y, polecam stoików, bo startupy są cholera jasno emocjonalnie strasznie trudne. Ja dzisiaj mogę się wymądrzać z pozycji konsultanta, aczkolwiek no, pamiętam swoje startupowe przygody i to było strasznie obciążające. W związku z czym Seneca, Marek Aureliusz, Ryan Holiday, Robert Green, Mark Manson i tak dalej. No dobra, nie że żyją, nie robili startupów, ale prze, przeżywali trudne sprawy. nie? A, w związku z czym, jak i robiłem tymi rekomendacjami książkowymi eks, eksperymenty na klientach, i okazuje się, że jak się komuś poleci stoików i ta osoba przeczyta tę książkę, to ona raportuje, że jest mniej więcej 10% spokojniejsza i mniej panikująca. To jest kurde sporo. Wiele bym dał kłócąc się z moją żoną, żeby być 10% spokojniejszy. Nie? E. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Janek chce zainwestować w ten startup. W stoicyzm? Tak. Za 10%, nie? To. On nawet 7 zapłaci za 7%. Na Bardziej taka spółka dywidendowa już, ale okej. Okay. 2000 lat historii. Dobry brand. E, Jak to będziesz mierzył? To jeszcze Spoko. E, polscy startupowcy, z tego co obserwuję, bardzo się różnią od zagranicznych tym, że nie mają mięśnia proszenia o pomoc. Ja to rozumiem. Ze względu na to, że trochę nie było kogo. To znaczy, 10 czy 5 lat temu nie było za wielu founderów czy innych instytucji, którzy mogli rzeczywiście coś dowieść. Wszyscy czytali jakieś książki i mówili to, co przeczytali w książkach albo na tech crunchu. A teraz już jest tak, że są także na tej sali ludzie, którzy naprawdę super dużo w startupach osiągnęli. I można się ich zapytać. Mało tego, jakby postęp, który wykonali inwestorzy, jest po prostu niesamowity. Mamy jakiekolwiek zalążki smart money w Polsce. Róbcie miejsce dla aniołów w rundach, bo jest w końcu dla kogo zostawić te 100, 200 czy 300 tysięcy, ze względu na to, że pojawiło się pierwszych kilkudziesięciu aniołów, którzy naprawdę dodają wartości do spółki. Są też firmy konsultingowe, które potrafią pracować w końcu ze startupami, nie? I mam wrażenie, że polski ekosystem jeszcze nie wyrobił sobie mięśnia proszenia o pomoc i czerpania z tego, żeby pójść do kogoś, kto 7 lat odpowiadał za customer service, nie wiem. W Gdziekolwiek w buksi czy w jakimś innym super startupie. I zapytania, słuchaj, mam taki problem, co o tym sądzisz? I kupienia tego za kawę. Bo ta ekspertyza jest bardzo często wcale nie droga, a wcale bardzo wartościowa. I jest też tak, że w tej gorszej pogodzie, o której wam się tutaj rozwodzę, klienci oczekują od spółek technologicznych więcej wiarygodności. Zresztą bardzo często kluczowi pracownicy, żeby ich zrekrutować też. No bo hej. Istotna część ze startupów po prostu weźmie i popada. To czemu ja mam jako klient czy jako pracownik inwestować w siebie, a nie zrobić czegoś innego? Pozostać w korporacji, pozostać u mojego korporacyjnego wendora czy cokolwiek takiego. Bardzo pomaga, gdy macie na pokładzie albo inwestorów, którzy przydają wam wartości, ale nie musicie mieć inwestorów. Wystarczy mieć najlepszego inwestora na świecie, czyli klienta. Najlepiej jest wtedy, jak jesteście w stanie pokazać ludziom z grupy docelowej kogoś, do kogo oni aspirują, z kim pracowaliście w jakimś ważnym momencie tej spółki. Różne mogą być przykłady. Nie? I cały numer polega na tym, że jak pokażecie coś takiego, to wtedy zmienia się dynamika w sprzedaży. Bo ludzie wtedy stwierdzają: OK, to skoro dowiozłeś tam, to może jesteś dobry też tu, to może z Tobą pogadam. I teraz Wy już nie sprzedajecie, wy próbujecie nie zepsuć dobrego pierwszego wrażenia. Z tym, co właśnie powiedziałem, jest jeden podstawowy problem. Klienci nie są zainteresowani budowaniem waszej wiarygodności. To jest nie tak, że oni mają to kompletnie gdzieś, ale oni mają to daleko, daleko, daleko w liście priorytetów. I w związku z tym bardzo często jest tak, że musicie się strasznie nastarać i nie dostajecie testymoniala na wtedy, gdy go najbardziej potrzebujecie. <ślesk> Nie ma lekko. Brawo, brawo, <laughs> ale to nie szkodzi. Dlatego właśnie należy mieć więcej testymoniali niż się da. Jeden zadowolony klient równa się jeden testimonial To jest oczywiście ideał, którego nie da się obronić i nie da się tego dowieść, ale to nie znaczy, że nie będziemy próbować. Bardzo duży wysiłek spółek przekłada się na wiarygodność, wiarygodność przekłada się na konwersję. Zbliżając się powoli do końca, jest taka e, matryca 2 na 2. Każdy konsultant powinien sobie jakąś wymyślić, więc ja też takową mam, e, która dzieli ludzi, z którymi warto lub nie warto pracować, na cztery grupy. Możemy ich podzielić pod kątem skuteczności. Jak wiadomo, oni się dzielą na skutecznych i nieskutecznych, jak i na poziomie wspólnoty wartości, którą mamy. Z danym pracownikiem. I nie oceniam tutaj ani nie próbuję zdefiniować, jakie kto ma wartości, chodzi o to, żebyście mieli jakieś wasze. I łatwo podzielić to dalej, no bo dalej mamy nieskutecznych dupków. I tutaj sytuacja jest bardzo prosta. Jeżeli ktoś jest nieskutecznym dupkiem, to długo miejsca w waszej firmie prawdopodobnie nie zagrzeje. Mamy równie prostą sytuację na poziomie serdecznych skutecznych. Jeżeli ktoś jest serdecznym skutecznym w waszej spółce, to zostaje podwyżki, awanse więcej odpowiedzialności, generalnie się go lubi. I w związku z tym pracujemy z nimi dalej. Problemy zaczynają się na dwóch pozostałych kwadrantach. Bo mamy tych, którzy są serdeczni i nieskuteczni. I problem polega na tym, że ich w cholera jasna wszyscy lubią. Oni nie dowożą, ale no przecież kochamy ich Ksińskiego, nie? I. Zwykle ich się prędzej czy później zwalnia, tylko za późno. I warto, żebyście, ponieważ się zaśmialiście, yy, odpowiedzieli sobie na dwa podstawowe pytania. Czy jesteśmy w stanie poczekać tyle, ile musimy poczekać, żeby zmienić tą sytuację? Czy możemy poczekać pół roku, aż Iksiński dołączy do grona serdecznych, skutecznych? Zwykle nie, w startupie nie. I czy jesteśmy w stanie dać Iksińskiemu, żeby go tam zabrać, tyle, ile on potrzebuje? Czy prezes może poświęcić mu 200 godzin w trakcie tych, tych 6 miesięcy? Zwykle też nie. Dlatego warto im znaleźć następną pracę, bo są strasznie serdeczni i strasznie ich kochamy. I najtrudniejsza sytuacja skuteczne dóbki. Ze skutecznymi dóbkami jest jeden podstawowy problem. Oni dowożą. I jeżeli odnajdziecie skutecznego dubka, który zdążył się rozpędzić w kluczowym obszarze waszej firmy w sprzedaży, w marketingu, w produkcie, to okaże się, że to co wy obiecaliście waszym wisikom, 300% rok do roku, będzie. Nie zostanie dowiezione w sytuacji jak zwolnicie skutecznego dupka, który odpowiada za 40% waszego sprintu, 50% waszych leadów albo 30% waszej sprzedaży. Więc oprzecie się pokusie, zaciśniecie zęby i go nie zwolnicie. Ze względu na to, że przecież musicie dowieźć KPI, nie? Bo jak nie, to rundy nie będzie. I w związku z tym jedyne, co możecie zrobić ze skutecznym dupkiem, to go nie zatrudnić. A jak go nie daj Boże zatrudnicie, to nie dać mu się rozpędzić. Bo nie, nie zwolnicie go nigdy i wyjdziecie na osobę, która ma wartości i spółka kieruje się wartościami, ale tylko wtedy, gdy pogoda jest dobra. I dupek zarazi innych swoim zachowaniem i będziecie otoczeni przez samych dupków, bo ludzie serdecznie odejdą z firmy. Widziałem to parę razy. Zbliżając się do końca, ostatnia myśl jest taka, że dla tych z was, którzy mają bardzo duży drive na bramkę, jeszcze trochę kasy na koncie, product market fit, to jest myślę spora część sali, to jest najlepszy czas jaki można sobie wyobrazić. Aryton Sena, wielki kierowca Formuły 1 powiedział kiedyś, że nie da się wyprzedzić 15 samochodów w jedno okrążenie w dobrej pogodzie, bo w złej się da. I dla tych z was, którzy się nie boją, to to jest wymarzony czas. Ze względu na to, że właśnie teraz, gdy wszyscy zwalniają, wy możecie zatrudniać. Właśnie teraz, gdy wszyscy kombinują jak zrobić mniejszy budżet marketingowy, wy możecie go zwiększać. I to jest czas dla tych, którzy potrafią jeździć. Bardzo państwu dziękuję.